Jacek wcale nie czuje się lepiej po napoju energetycznym, który podali mu Angelika i Grzesiek. Nie ma pojęcia, że energetyk zawierał alkohol. No, niby lepiej, ale tak jakbym coś znowu pił. To tak działa ten cały energetyk? Nie wiem, Jacek, Grzesiek się zna, to chyba tak, nie? No chodź, chodź. Dzień dobry. No, proszę bardzo, widzę, zdecydowaliście Jacek, się przyjść jednak. Proszę, zamknij drzwi. Tak, i siadajcie na miejscach tutaj wolne. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Jacek, ty jesteś pijany. Nieprawda, ja tylko napój energetyczny wypiłem. Przecież czuję od ciebie alkohol wyraźnie. Słuchaj, on coś pił zanim tu przyszliście, tak? Jacek, no co ty, oszalałeś? Ja nic nie piłem. Piłeś się przed olimpiadą? Nie. Skandal, proszę w tej chwili wstawaj, idziemy do dyrektora, muszę wezwać twoich rodziców. W tej chwili, bez dyskusji. A wy zacznijcie beze mnie pisać. A ja? No jak to? A ty jesteś zdyskwalifikowany. Co ty myślałeś, że pijany będziesz pisał olimpiadę? Nic nie piłem. Już do dyrektora, w tej chwili. Udało się. Teraz na pewno wygram. Bez Jacka jestem najlepsza. Opłacało się kombinować. Teraz to nawet z chęcią mogę pocałować tego całego Grześka, bo bez niego nic by nie wyszło.